Mniejsza. Wieczór 16 stycznia. Jak widać na ekranie w tym momencie do mojego meczu szykują się Dobby i Mahdi. Mecz ligowy między Liverpoolem a Arsenalem. Tak wyglądają formacje przed tym spotkaniem. Gospodarzem tego meczu jest Liverpool, więc zaczynamy od Mahdiego. Jak u Ciebie ostatnio nastroje w drużynie, jaki jest plan na ten mecz? Pierwszy mecz wygraliśmy u siebie 2-1, to pewnie Dobby chciałby srogi rewanż wziąć. I no uważam, że mu się to uda, jesteśmy zdołowani i jesteśmy pewni, że ten mecz zakończy naszą porażką, niestety. Ciekawe podejście do meczu, nie powiem. Zero ambicji, zero woli walki? Nie, po prostu realna ocena sytuacji. No nie wiem. A jak gospodarze się czuje? Jakie morale w drużynie? Jak się sprawują nowe nabytki? Może się pochwalisz chociaż jednym transferem? Ibrahimowicz, Depay, Otamendi, Begovic. Wszystko było widać, czy ty mówisz. A tak dokładnie nie przybliżałem, więc chyba nie zobaczy. Ibrahimowicz, no wiadomo, co on robi. A jak się tym meczem nastroje? Jesteś pewny siebie? Ostatni mecz był... Jakby to ująć? Mahdi miał dosyć dużo szczęścia w ostatnim meczu, a moja drużyna nie pokazała nic nadzwyczajnego. W ostatnich też swoich meczach, więc będzie ciekawie. Dobrze, i z tym zostawimy Państwa. Przed nami spotkanie rundy wiosennej Liverpool-Arsenal. Zobaczymy, co się wydarzy.